Okej, cześć wszystkim. Nazywam się Krzysiek Szłapiński. Jestem pracownikiem grupy Allegro od kilku lat. Na dzisiejszej prezentacji chciałbym Wam opowiedzieć o moich doświadczeniach na temat TDD. Będzie to prezentacja głównie skupiająca się na podstawach tej techniki, więc jeżeli stosujecie ją już, no to jedyne co wniesiecie, to prawdopodobnie moje spojrzenie na całość. Ale zanim w ogóle przejdziemy do TDD, chciałbym Was przenieść 2 lata wstecz, do roku 2011. 2011 rok to jest rok, siódmy rok wyniszczającego konfliktu w Pakistanie. W Jemenie w tym okresie wybucha wojna domowa, rewolucja, a wojna domowa wybucha w Syrii. Właśnie na takim tle historycznym zostaje powołany SpecTeam. Jest to jednostka specjalna, której zadaniem jest zrobienie porządku i zaprowadzenie ładu. To, czym kieruje się ta jednostka i co jest podstawami od samego początku, to są szczytne ideały. Wierzą w to, co robią. Są pewni, że nigdy nie posuną się do niczego nicnego, a tym bardziej nie posuną się do żadnego gwałtu. No i w rzeczywistości, kiedy działają, po ich działaniach widać, że to, czym się kierują, to jest jakość i skuteczność oparta na tych ideałach, które założyli sobie na samym początku. Ale kiedy tak działają, w którymś momencie dochodzi do momentu, który ja nazywam punktem zwrotnym, patrząc na tą całą historię. W którymś momencie stwierdzają, że ideały, które wyznawali na samym początku, nie zawsze trzeba przestrzegać ich w każdym momencie. To jest taki moment, który powoduje, że cały ten zespół posuwa się do tego, że łamie swoje ideały i doprowadza to do gwałtu. A pierwszą ofiarą tego gwałtu, po raz pierwszy publicznie to zostanie zaprezentowane, za chwilę wyświetlimy nazwę tej ofiary, był ten oto kontroler. Default controller. Człowiekiem, który popchnął ich, cały ten zespół do tego działania, był człowiek, który go widać na tym zdjęciu, prawdopodobnie w czasie jakiejś imprezy ze swoim zespołem. Jest to ten człowiek, nazywa się Krzysztof Szłapiński. A to, co można zidentyfikować jako punkt zwrotny i to, przez co wszyscy potem posunęli się do niecnego czynu, to było pewne zdanie, które wypowiedział do swojego zespołu. Powiedział on któregoś dnia: ej chłopaki, przecież kontrolery to są takie zwykłe klasy, które przyjmują request, wyciągają parametry, przekazują go do logiki biznesowej. Logika biznesowa jest ważna, ją należy testować. Ta logika wypluwa jakiś wynik i kontrolery wypluwa to dalej. Tam nie ma żadnej logiki, to jest zwykłe pudełeczko, do którego coś wpada i z tego wypada. Nie testujmy kontrolerów. Okej, okay. Uruchamia to efekt domina. Tak naprawdę to jest już właściwie niepowstrzymywana lawina, a to, co jest rezultatem ostatecznym, to jest to, że jak się spojrzy na tą klasę, to w tej klasie są długie metody. W każdym miejscu tej klasy, gdzie tylko możliwe, jest poukrywana logika biznesowa, której przecież tam nie ma. To, co jest też bardzo bolesne, to jest po prostu niski code coverage tej klasy. I to, co ja nazywam po prostu złym kodem. Wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, powodują, że ten kod jest zły. Jak to wyglądało w rzeczywistości? Są prawdziwe liczby. Po lewej stronie mamy kolumnę, która reprezentuje coverage w klasach logiki biznesowej. Tam, gdzie nie złamane zostały żadne zasady, coverage jest bardzo wysoki. Po prawej stronie to jest właśnie logika poukrywana w kontrolerach, bardzo niski coverage. Można się łatwo domyśleć, że w dłuższej mecie w tym obszarze bardzo trudno było przeprowadzić jakiekolwiek zmiany. Zmiany w obszarze pokrytym testami jednostkowymi, tej logice biznesowej, tam bez problemu można było cokolwiek robić, rozwijać te funkcjonalności, refaktoryzować je. W kontrolerach był gnój. A jak tego uniknąć? Według mnie bezlitośnie, teraz z tej perspektywy, stosować zawsze TDD. A co to jest TDD?
TDD to jest technika, która składa się z, właściwie w podstawach w bardzo, z bardzo małych trzech kroków. Jeden z nich się nazywa red, drugi się nazywa green, a trzeci nazywa się refactor. Co to jest red? Red to jest taki element całego tego procesu, w którym tworzymy test, którego zadaniem jest to, żeby nie przechodził. Bardzo ważne jest to, żeby upewnić się, czy ten rzeczywiście nie przechodzi, bo to jest właściwie podstawa dalszych naszych działań. Jeżeli ten test przechodzi, to albo mamy już tą logikę biznesową i nie wiadomo dlaczego chcemy ją pisać jeszcze raz, albo po prostu napisaliśmy zły test. Więc w tym etapie bardzo ważne jest to, żeby upewnić się, że nasz test rzeczywiście nie przechodzi i rzeczywiście jest w stanie red. Red dlatego, że większość środowisk programistycznych takie failujące testy wyświetla na czerwono. Drugi etap to jest green. Green to jest etap, w którym powinniśmy doprowadzić logikę biznesową do stanu, która zadowala nasz test. W teście postawiliśmy sobie jakąś tezę, a w logice biznesowej tą tezę będziemy realizować. To, co jest bardzo istotne dla tego etapu, to jest to, żeby do stanu green przejść jak najszybciej. Co to znaczy jak najszybciej? Nie wiem. To jest coś, co się czuje. Bardziej chodzi o to, że przebywanie w stanie red jest niebezpieczne, dlatego że w tym momencie cały nasz system jest w stanie nieokreślonym. Tak naprawdę dopisywanie logiki biznesowej w stanie red może powodować, że nie będziemy wiedzieli właściwie, w którą stronę idzie nasz system. Możemy skończyć z tym, że będziemy mieli gnój w każdym miejscu naszego kodu. Dlatego ważne jest, żeby szybko doprowadzić do green. A po co? Po to, żeby móc zrobić refactor. Refactor w takim prawdziwym znaczeniu słowa refactor, czyli zmienienie kodu bez zmienienia funkcjonalności. To nie jest taki refactor, jak my zazwyczaj programiści sobie mówimy, zrefaktoryzowałem tą klasę, zrefaktoryzowałem ten kod, musimy zrefaktoryzować tą funkcjonalność, czyli przepisać ją na nowo, napisać ją na nowo. Chodzi o zmianę kodu bez zmiany funkcjonalności. A jak można się upewnić, że zmieniliśmy kod bez zmieniania funkcjonalności? No właśnie posiadając testy. Tylko testy nam mogą to powiedzieć. Nie muszą to być testy automatyczne, unitowe, mogą to być testy manualne, jakiekolwiek. Ale muszą być one powtarzalne i muszą nam one zapewnić, że to, co zmienimy, to jest tylko zmiana kodu i nie zepsuliśmy funkcjonalności. Dlatego w tym etapie, kiedy mamy już green, możemy sobie spokojnie stosować dowolne techniki refaktoringowe. To jest takie miejsce, w którym już jest spokój i można sobie zrobić ten kod, żeby wyglądał tak, jak nam się podoba, żeby był bardziej czytelny, co z mojej perspektywy jest bardzo ważne, bo kodu się bardziej czyta, niż go pisze. No to jest też takie miejsce, w którym eliminuje się duplikaty, dlatego że w technice TDD bardzo często będziemy w stanie, w którym dużo jest duplikacji kodu. Tutaj, kiedy mamy już test, możemy sobie go spokojnie pousuwać te duplikacje. I to, co jest bardzo ważne, to jest to, żeby w tym miejscu nie dokładać żadnego elementu logiki biznesowej, która jest nieotestowana. To nie jest stan, w którym możemy coś sobie jeszcze dopisać, to jest stan, w którym porządkujemy kod. Najistotniejsze właściwie jest to, w jaki sposób dojść do tego greena, czyli jak osiągnąć szybki green, no bo red jest niedobry, green jest dobry, trzeba do niego jakoś przejść. W technice TDD jest kilka takich narzędzi czy sposobów do tego, jak do tego dojść. To jest, jedna z nich się nazywa fake it, druga to się nazywa obvious implementation, trzecia triangulation. Na czym polega fake it? Weźmy sobie na przykład, jako przykład, taką test klasy do walidacji e-maila. To jest przypadek brzegowy. Testujemy sobie taki właściwie bardzo początkowy element, czyli to, że pusty string nie jest właściwym mailem. I od tego zaczynamy. To jest moja teza. Tą tezę zapisuję jako nazwę testu, żeby było to jasne, co testuję, czyli nazwałem sobie tutaj should not validate empty string. Nie powinien walidować poprawnie pustego stringa. No i zrobię sobie jakiś setup całości, czyli przygotowuję sobie takiego pustego stringa, przygotowuję sobie klasę email validator, którą będę testował. Następnie wywołuję metodę, którą będę tworzył, czyli validate z tym stringiem. I na samym końcu mam asercję na to, że ma być false, bo ma to nie przejść. I teraz fake it to jest po prostu udawanie.
czyli zrobienie, żeby przyszło jak najszybciej. W tym przypadku to jest po prostu tak, dokładnie return false. To nie jest nic złego, to wygląda może śmiesznie, że to nie jest kawałek logiki, który dokładnie robi to, co chcieliśmy, ale to, co on dzięki niemu możemy osiągnąć, to jest to, że już mam środowisko w stanie green, bo ten test już przechodzi. Druga rzecz, to jest obvious implementation, prawdopodobnie patrząc na poprzedni przykład, to jest coś, co wam przyszło do głowy, że można tam zapisać. Dokładnie ten sam przypadek, email validator test. No i w tym przypadku obvious implementation to jest po prostu sprawdzenie warunku, czy nie jest puste i zwrócenie false'a. Czasami obvious implementation to jest właśnie to, co chcieliśmy osiągnąć. Czasami to jest po prostu najbrzydszy kawałek kodu, dzięki któremu możemy dojść do szybkiego greena. To, co jest ważne, to jest to, żeby po tym etapie obvious implementation spojrzeć na kod i zobaczyć, czy czasem nie warto tam zrobić refaktoringu. No i trzecia z technik to jest triangulacja, czyli powolne dochodzenie do tego, jak ten test powinien wyglądać. Czasami bywa tak, że nie wiemy, co tak naprawdę ostatecznie chcemy, jakie asercje zastosować, więc taką dobrą techniką jest namierzanie tego, czyli dochodzenie kolejnymi krokami do momentu, w którym mamy już ostateczny test. Czyli wstawiamy sobie jakieś asercje w kodzie, pierwsza, druga, trzecia, może być ich więcej, i w którymś momencie dochodzimy do tego, że one pomogły dojść do stanu, w którym mamy ostateczny test. Może się to bardzo często zdarzać, kiedy piszemy jakieś bardziej skomplikowane algorytmy i tak naprawdę nie wiemy dokładnie na samym początku, jakie asercje będziemy stosować. To, co jest dla mnie też bardzo istotne, to jest to, że ten cykl jest ciągły i nierozerwany. Ten red, green i refactor to jest coś, co się dzieje w paczce i razem. Nie możemy zostawić całego środowiska i pójść sobie do chaty w stanie red ani green, tylko dopiero w momencie, kiedy zrobimy refaktor, czyli upewnimy się, że nasz kod wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał. Jest to cykl ciągły. Pracując w TDD, właściwie co chwilę odpala się testy, co chwilę przychodzi się z tego stanu jednego do drugiego i patrząc na to w szerszej perspektywie, właściwie jest to nieprzerwana linia testów i implementacji. Dlatego moja teza jest taka, że TDD to nie jest pisanie testów przed implementacją, to jest pisanie testów w trakcie implementacji. Jedno bez drugiego nie istnieje. Nie można zostawić sobie testu, tak jak mówiłem, pójść do chaty, musimy doprowadzić kod do stanu, który jest poprawny. Okej. Dobra, teraz spróbuję wam pokazać demo całości. To, co będziemy robić, to będziemy tworzyć metodę, a właściwie klasę uwierzytelniającą. Taki bardzo podstawowy przykład. Czyli będzie to sobie klasa, która będzie miała metodę do uwierzytelnienia, będzie przyjmowała login i hasło. Dla niepoprawnego loginu i hasła będzie zwracała false, dla poprawnego true. Mamy taki przypadek brzegowy, który mówi o tym, że w systemie całym nie mamy loginów pustych, a hasła w bazie są haszowane. Okay. Zawsze na live demo są problemy, więc żeby nie przedłużać, zrobimy to tak. Nagrałem już to wcześniej, będę komentował to, co się dzieje. Okej, zakładamy pierwszy test. W bazie nie istnieją użytkownicy z pustym loginem. Okej, to jest nasze środowisko. Ono ma sobie już przygotowane pewne klasy, które będą nam przydatne, które były już wcześniej przygotowane i są to klasy, które odpowiadają za... Jest to repozytorium użytkowników, jest to sobie użytkownik i jest sobie... Okej, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób. Mamy taką zwykłą encję użytkownika, ma ID, login i hasła przechowuje, nie ma żadnej logiki biznesowej w środku.
Mamy repozytorium użytkownika, ona ma dwie metody do znajdowania użytkownika po loginie i znajdowania użytkownika po loginie i haszu. Oraz mamy funkcję haszującą, która ma metodę publiczną do haszowania hasła z jakąś tam solą. OK, i będę zaczynał od tego, że będę tworzył sobie test. Zaczynam zawsze od testu. Tworzę katalog i tworzę test. OK. Będę testował klasę Authenticator, a test będzie się nazywał Authenticator Test. No, mamy pustą klasę testu. Będę używał PHP Unita do tego. No i pierwsza moja teza, czyli to, że użytkownik z pustym loginem nie może zostać uwierzytelniony, zapisuję to sobie jako nazwę testu. Czyli should not authenticate user with empty login, taka jest moja teza. OK, będę potrzebował instancji tej klasy, którą będę testował, czyli instancji klasy Authenticator, jeszcze jej nie mam. Zaczynam od testu. Nie mam tej klasy jeszcze w ogóle. Prawdopodobnie będę musiał testować jakiś rezultat wywołania metody uwierzytelniającej, więc przypiszę go sobie do zmiennej. No i wywołam sobie metodę, której też nie mam, na klasie, której nie mam, Authenticate z pustym loginem i jakimś hasłem. I to, co będę tutaj sobie testował, to będę testował, czy wynik tej metody jest falsem, czy rezultat wywołania tej metody jest falsem. Mamy środowisko, OK, będę odpalał test. Mamy środowisko, które właściwie nie jest jeszcze gotowe do tego, żeby w ogóle coś testować, dlatego że nie mamy ani klasy, ani metody, ani tak naprawdę, tak jak mówi nam PHP Unit, nie mamy nawet testu, dlatego że testy w PHP Unicie zaczynają się od słowa test, a tutaj się zaczęło od innej frazy, tak żeby było bardziej czytelnie, więc trzeba dodać anotację test, żeby ten test został uruchomiony. No i teraz mamy już oczywisty komunikat na dole, czyli class authenticator not found. Oznacza to, że nie mam, że muszę stworzyć taką klasę. OK, tworzę katalog, bo to będzie w namespace'ie, tam głębiej gdzieś zagnieżdżone, więc tworzę katalog authentication i tworzę klasę authenticator. W namespace'ie php::con authentication. I OK. Dodać do gita, tak? I teraz po odpaleniu testu, test mówi, że nie ma takiej klasy. No dlatego, że nie ma usa dla tej klasy. Zwróćcie uwagę, że ja wcześniej nie przygotowałem klasy, którą będę testował, tak? To jest moje doświadczenie, ja tak pracuję, że zaczynam zawsze od testu, nawet jak nie mam jeszcze klasy. Więc robię usa i teraz po odpaleniu. Nie mam jeszcze metody. Środowisko może mi szybko pomóc z tym, czyli dodać metodę, która nie istnieje dla klasy. Zmienię sobie nazwy parametrów wejściowych, dlatego żeby było bardziej czytelnie i właściwie, żeby było wiadomo, co tutaj trzeba przekazać. OK. I teraz, gdy odpalę test, to tak naprawdę mam dopiero coś, co jest pierwszym redem. To jest dopiero pierwszy red. To jest stan, w którym PHP Unit powiedział mi, że chce sobie przeprowadzić asercję, że coś jest falsem, a tak naprawdę każda metoda w PHP, która nic nie zwraca, zwraca null, więc dostaliśmy nula, a powinien być false. Mamy red, przechodzimy do green. W tym przypadku zastosuję najprostsze możliwe rozwiązanie, czyli zastosuję fake'a. Czyli zwrócę po prostu false'a.
OK, odpalam test, jest zielono. Nie wiem, czy to widać, ale tabelka jest zielona. Czyli wiem już, że test mi przechodzi. To, co też jest i bardzo istotne dla całej tej techniki, to jest to, nie wiem, czy używacie takich środowisk jak to, czy pracujecie w innych środowiskach, ale to, co jest bardzo ważne w tej technice, to jest sobie tak przygotować środowisko programistyczne, żeby ono nie odrywało od pracy, żebyście nie musieli co chwilę sprawdzać, czy testy przechodzą, czy nie. Najgorszy możliwy przypadek to jest wysyłanie waszego kodu gdzieś na serwer, gdzie się odpalą te testy, bo tylko tam przechodzą, albo przełączanie się między jakimiś konsolami, które będą wam pokazywały, że test przechodzi lub nie, to jest też rzecz, która was zniechęci do tego, żeby stosować technikę TDD, bo bardzo dużo pracować operacyjnie, a to nie o to chodzi w pracy programisty. W pracy programisty chodzi o to, żeby wytwarzać fajny kod. Więc przygotujcie sobie dowolne środowisko programistyczne, każde ma na pewno wsparcie do tego, żeby wygodnie odpalać testy, do tego, żebyście bardzo szybko widzieli, czy jest red, czy green. OK, teraz przechodzę do implementacji, czyli sprawdzam, czy parametr wejściowy login jest pusty, no i zwracam w tym przypadku false. To jest coś, co... To jest coś, co właściwie jest też obvious implementation, można było od tego zacząć. Ja tutaj celowo pokazuję takie bardzo podstawowe kroki. OK? Mamy gotowe właściwie, mamy gotowy test, mamy gotową logikę, zrobiliśmy refactor, jest green, jest wszystko gotowe. OK? Przechodzimy do drugiego naszego testu. Jeden już mamy za sobą. Tutaj będziemy sprawdzać, czy dla poprawnego loginu i hasła i hasła zahaszowanego oczywiście, metoda uwierzytelniająca zwróci nam true. Czyli znów mam sobie pewną tezę. I tą tezę zapisuję w teście. Ta teza brzmi, że powinien użytkownik z poprawnymi danymi do uwierzytelniania powinien zostać uwierzytelniony. Czyli should authenticate user with correct credentials. Długo myślałem nad tą nazwą, żeby była ładna. OK. Tak samo dokładnie jak w teście wyżej, będę potrzebował klasy, którą będę testował, będę potrzebował tej klasy, więc muszę stworzyć sobie jej instancję. Ja w testach staram się nie przeklejać. Nawet jeżeli jest tego dużo, to staram się pisać od początku. Nie ufam sobie, jak przekleję, to zazwyczaj coś potem nie okej, więc nie przeklejam. Zazwyczaj z mojego doświadczenia, to jest tylko i wyłącznie moje, powoduje to, że piszę testy, które nie działają tak, jak powinny. Okej, więc znów testuję rezultat, tym razem dla jakiegoś przekazowanego loginu i poprawnego hasła, nazwałem je correct password, żeby też było czytelniej. No i tym razem asercja jest na true. Po odpaleniu testu może się okazać, że testy przechodzą, a nie powinny. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, czyli żebyśmy zawsze wiedzieli, w jakim stanie jest środowisko i czy rzeczywiście to, co robimy, to jest to, co się wydarzy za chwilę. Tutaj znów nie miałem anotacji. Byłem świadom tego, więc trzeba dopisać anotację test. OK, null is true. Tak, znów mamy nieprzechodzący, to jest red. No i teraz kolejny krok, znów w związku z tym, że tutaj czuć, że tutaj będzie trochę więcej logiki pisania, bo będzie trzeba wyciągnąć użytkownika, jakiegoś hasza policzyć i tak dalej, to zastosuję fake'a znowu, czyli zwrócę true. Mam green. OK, czyli to jest ten etap, w którym znów mam spokój i znów mogę przejść do jakiegoś elementów refaktoringu.
Ale tutaj nie jest aż tak łatwo, dlatego że w tym miejscu będę potrzebował pierwsze już repozytorium użytkowników, a po drugie będę potrzebował w jakikolwiek sposób zahaszować sobie hasła. Żeby dobrać się do tego repozytorium użytkowników, będę potrzebował to repozytorium wstrzyknąć z zewnątrz. Dlatego, że jeżeli zrobię sobie instancję wewnątrz metody, to nie będę miał się jak do tego dobrać, a moja klasa będzie bardzo mocno związana z klasą od repozytorium. Będą to bardzo ścisłe powiązania, co nie jest dobre długofalowo, bo nie pozwala na refaktoring całego systemu poprawny. Więc to, co chcę zrobić, to jest stworzyć mocka tej klasy, która jest repozytorium użytkowników, bo tak naprawdę nie chcę mieć tego zachowania w teście. Być może to repozytorium połączy się do jakiejś bazy. Takie łączenie się do bazy danych jest procesem powolnym, dlatego, a testy muszą przychodzić szybko, dlatego tworzę mocka klasy, żeby uwolnić się od całej implementacji wewnątrz. Mock API, bardzo czytelne, stworzone przez Bergmana, zakłada, że pierwszy parametr to nazwa klasy razem z namespace'em, drugi ten array to są nazwy metod, które będę mockował. Tutaj będę mockował całą klasę, więc array jest sobie pusty. Trzeci to są parametry do konstruktora, trzeci array, a czwarty parametr to jest nazwa klasy, którą mógłbym stworzyć, a piąty parametr to jest to, czy chciałbym wywołać konstruktor. Nie chcę, dlatego dałem tam false. OK, będę mockował tę metodę z repozytorium użytkownika find by login and password hash, bo ta będzie mi potrzebna, żeby wyciągnąć użytkownika po loginie i haszu. OK, więc muszę skonstruować mocka. Muszę skonstruować mocka, czyli powiedzieć, jak on ma się zachować. Muszę przygotować go do tego, żeby można było go wstrzyknąć do klasy autentykatora. No i co się spodziewam? Spodziewam się, że na tej klasie, na instancji klasy repozytorium użytkowników zostanie wywołana metoda find by login and password hash przynajmniej raz. Ona przynajmniej raz musi być wywołana, żeby wyciągnąć użytkownika, więc zapisuję to sobie w teście. OK. No i ona wywołana przynajmniej raz ma mi zwrócić obiekt użytkownika, czyli tą encję, którą sobie tu przygotuję w teście. Czyli tworzę instancję tej klasy, którą ma zwrócić mi ten mock po wywołaniu metody find login and password hash. OK. To jest jakaś dziwna specyfika tego środowiska programistycznego. Jak się PHP wywali, to jest zielono, a to nie jest zielone. No, to jest jakiś nieustalony stan. To nie jest zielone ani czerwone, tylko po prostu parse. Więc muszę pododawać use'y. Polatać trochę myszką po ekranie. OK, porobić nowe linie. OK, i to kolejna rzecz, którą sobie sprawdzić jako asercję, to jest to, że wywołanie tej metody find by login and password hash jest wywołaniem metody z konkretnymi parametrami. Samo wywołanie nic mi nie da, jeżeli nie zostaną do niej przekazane konkretne parametry. A parametry to login i correct password, czyli to, co przekazuję do metody authenticate, tej klasy authenticator. OK. No i mam red. I to już jest taki prawdziwy red znów, czyli mam tą asercję, że przynajmniej raz ma być wywołana metoda, a nie jest. No i teraz jak mam zrobić, żeby ta metoda została wywołana przynajmniej raz? No muszę jakoś się dobrać do tego obiektu, do instancji repozytorium użytkowników w klasie Authenticator. No i żeby to zrobić, to muszę to wstrzyknąć, na przykład przez konstruktor. Więc będę to wstrzykiwał sobie z zewnątrz. Ważne jest to, żeby wiedzieć, do czego to doprowadzi. W związku z tym, że mam już jeden test,
wcześniejszy, a teraz tworzę już drugi i trochę zmieniam API tej metody, tej całej klasy, zmieniam API tej klasy, dlatego że będę coś wstrzykiwał do konstruktora, to wiem, że mi się wywali też pierwszy test, bo pierwszy test nie zakładał, że mam coś wstrzykiwane. Przypiszę to sobie do zmiennej prywatnej, do pola w klasie. OK, dodam sobie opis, co to jest za klasa, żeby mi środowisko podpowiadało ładnie. Usa już mam. OK, nadal mam red. No i to jest to właśnie, o czym mówiłem, czyli zmieniłem API klasy. Konstruktor jest inny. Muszę to wstrzyknąć w teście. W pierwszym teście nie będę potrzebował zachowania tej klasy w żaden sposób, dlatego że nie będę musiał nic emulować i mokować, więc na razie wstawiam tam po prostu instancję pustą tej klasy. User repository. W drugim teście będę potrzebował wstrzyknąć moka, bo będę potrzebował to zachowanie zamokowane. Tak, teraz wywala mi się drugi test. W konstruktorze drugiego testu nie mam przekazanego tego moka, więc go sobie tutaj przekażę. I znów, co się stało? Mam literówkę. To jest specyfika API PHP Unita, że jak się stworzy mocka klasy, która nie istnieje, to on też powstanie. I trzeba na to mocno uważać. Tym razem już było OK, czyli poprawiłem literówkę i wstrzyknąłem prawidłową klasę. I znów dostaję ten sam red, który był wcześniej, czyli to, że nie wywołałem ani razu metody do pobrania użytkownika po loginie i haszu. OK, mam green. Ale to nie jest wszystko, co jest mi potrzebne do tego, żeby zrobić tą funkcjonalność. No, mam użytkownika, ale czy wyciągam go poprawnie? Według mnie nie wyciągam go poprawnie, dlatego że wyciągam go po haśle, a nie po haszu. Więc znów przechodzę do testu. I tym razem muszę sobie zahaszować to hasło, więc znów będę przygotowywał mocka. Tym razem będę tworzył mocka klasy do haszowania, bo też chcę się uniezależnić od tej implementacji. Nie wiem, jak działa implementacja tego haszera i mnie to nie obchodzi w tym teście. Być może potem wydzielę sobie jakieś interfejsy i będę mógł wstrzykiwać różne haszery, a na chwilę obecną mnie to nie interesuje. Na chwilę obecną interesuje mnie to, żeby to zachowanie haszera zostało zrealizowane, czyli tworzę kolejnego mocka. Dokładnie takie same API jak wyżej, czyli podaję nazwę klasy, metod wszystkie będę mokował, nie przekazuję parametrów do konstruktora. No i konstruktor w ogóle ma być niewywoływany, czyli false. OK, i tak jak w mocku wyżej, będę też zakładał pewne asercje. Tutaj dokładnie tak samo jak wcześniej, będę sobie zakładał, że metoda haszująca zostanie też przynajmniej raz wywołana, no bo żeby zahaszować, to przynajmniej raz ją muszę wywołać i znów tutaj wstawiam asercję at least once. Podaję nazwę metody, która ma być at least once wywołana, czyli hash, tak się nazywa. OK. I co ona ma zrobić? Ona ma także zwrócić już zahaszowane hasło. I to jest ten moment, w którym właśnie się uniezależniam od implementacji, czyli po prostu sam wstawiam wynik haszowania. I tu sobie zapiszę coś, co
Hashed password pewno, dokładnie. Nie wklejam tutaj jakiegoś hasza. Dla mnie to jest nieczytelne. Wolę pokazać komuś, że tak naprawdę generuję tu hasza. No i tu podobnie jak wyżej, znów ta metoda ma być wywołana z pewnymi parametrami. Z parametrem correct password, który jest przekazywany do metody uwierzytelniającej. I to jest kolejna asercja. I ta asercja kończy się readem znów. Więc znów muszę coś wstrzyknąć, żeby do tego się dobrać. Czyli kolejne dodawanie parametrów do konstruktora. Jakby ktoś przyszedł z zewnątrz i zobaczył, że cała sala w milczeniu patrzy na kod, powiedział, what the fuck? Jak w kinie. Akcja idzie dalej, ok. Wstrzyknąłem. Wstrzyknąłem, ale rozrypałem. Dlatego, że znów pierwszy test nie spodziewał się tego. Więc tutaj też przekażę sobie do pierwszego testu. W pierwszym teście też nie potrzebuję zachowania metody haszującej. Na razie sobie tutaj po prostu zrobię instancję klas. Tu nie muszę symulować zachowania w żaden sposób, bo nie będę wywoływał hasza. Use, tak, potrzebny jest use. OK. No i ten sam problem mam w drugim teście, tego się też spodziewałem. No i tutaj już sobie wstrzyknę moka. I to, co się spodziewam, to znów powrót do tego, że będę miał asercję na tym, że przynajmniej raz powinienem wywołać metodę haszującą, a tego nie zrobiłem. Więc przechodzę do implementacji. No i wywołuję metodę haszującą. Na razie to jest znów jakiś fake. Dochodzę do szybkiego greena. Nie interesuje mnie, czy to będzie działało poprawnie, czy nie. Na razie tylko robię tak, żeby mieć green, czyli móc robić refaktor. OK, przypisuję sobie, i teraz mam już greena, więc mogę sobie implementować w spokoju. Już sobie robię implementację całości. Czyli pobieram tego użytkownika. Przypisuję sobie wynik wywołania metody haszującej do zmiennej, żeby móc porównać, czy to co wyszło mi z password hasha jest tym, co zahaszowałem. Kasuję całość. Bo orientuję się, że chyba coś jest nie tak. Dlatego, że to, co przekażę do metody pobierającej dane użytkownika, to nie powinien być correct password, tylko zahaszowany. Już zahaszowane hasło, więc zmieniam sobie znów asercję w teście. I teraz to zmusza mnie, bo mam greena, do tego, żeby, bo mam reda, tak? Zmusza mnie do tego, żebym napisał poprawny kod. Czyli dopiero teraz mi całość zadziała poprawnie. Wcześniej miałem błąd. Te API tej metody find by login działa w ten sposób, że jeżeli nie znajdzie użytkownika, to
zwraca null, w innym przypadku true. To właściwie wszystko. Okej. Okay. A co ze SpeedSteamem, możecie zapytać? SpeedSteam ma się dobrze, już im przeszło, już nie gwałcą, już testują wszystko i jest ok. Pytania. Okej, okay, pytanie jest takie, czy to się opłaca? Tak. Dlaczego? Allegro to jest kawałek kodu, który powstawał 12 lat. Nie zawsze przy założeniu dobrych praktyk inżynierskich. Aktualnie jesteśmy w stanie, przy bardzo dużej bazie kodu, jesteśmy w takim stanie, w którym nie zawsze wiemy dokładnie, jak co działa. Więc my bardzo dobrze wiemy, do czego może doprowadzić system rozwijany bez wysokiego pokrycia testami jednostkowymi. I to, co ten SpeedSteam, o którym mówiłem, to był zespół, którego zadaniem było napisanie pewnych fragmentów Allegro od nowa bez popełnienia błędów w przeszłości. I to się nam bardzo opłaciło. To nie jest inwestycja. Punktowo to jest bardziej kosztowne, gdzieś z badań wynika, że jakieś 30% więcej czasu poświęca się na implementację, ale jeżeli aplikacja ma żyć i aplikacja ma dawać jakąś kasę w przyszłości albo pełnić jakąś funkcjonalność, to na dłuższą metę takie wprowadzanie logiki, która jest nieodpowiedzialna, powoduje, że blokujemy się przed wprowadzaniem zmian w przyszłość. To jest zaciąganie długu technologicznego i ono na dłuższą metę bardzo się nie zwraca. Tutaj nie mam tego na tym slajdzie, bo to jest o podstawach TDD, ale na innej mojej prezentacji pokazywałem wyniki badań, które prowadził Microsoft i u nich drastycznie spadła ilość defektów z produkcji zwracanych po tym, jak przeszli na TDD. Taki defekt to też jest koszt, trzeba go poprawić po prostu. I to jest koszt chyba najmniej ulubionej roboty programistycznej, poprawianie bugów nie jest fajne. Jeżeli ma się testy na to, to no, ja mam to taką tezę, że to jest tak, jakbyśmy byli lekarzami, mieli backupowego pacjenta. Jeżeli z produkcji przychodzi nam informacja, że pacjent złamał nogę, to możemy sobie łatwo w teście też złamać tą nogę, potem ją tam, nie wiem, założyć gips, zobaczyć, czy wszystko działa i potem naprawdę bez żadnego stresu wdrożyć kawałek kodu na produkcję. Więc to się długofalowo naprawdę opłaca. W takim razie ja miałem pytanie odnośnie tego hard password, bo ty mokujesz wszystkie usługi zależne i po prostu przekazujesz sobie gotowe wyniki. I w takim wypadku rozumiem, że traktujesz po prostu to jako test zupełnie jednostkowy, czyli zakładasz, że wszystkie usługi zależne, takie jak ten hasher, po prostu działają. I tak, ale one są testowane w innym miejscu, tak jakby, tak? Okej, okay. W takim razie nie byłoby tak. One są testowane, tak. Test jednostkowy zakłada, że skupiam się na tej klasie pod testem, czyli w tym przypadku na autentykatorze. Nie interesuje mnie zachowanie innych klas. One powinny być otestowane. A w takim wypadku, czy piszesz na przykład testy integracyjne, w sensie takim, czy ten hasher działa w tym konkretnym przypadku? Zależy pewno od przypadku, jaka to jest funkcjonalność, test integracyjny, czy testy manualne, czy testy jakieś automatyczne, tak. To jeżeli już się zintegruje, to też jest ważne, żeby to podkreślić. TDD powoduje, że stworzymy aplikację bez błędów. Stworzymy ją otestowaną. Aplikacja, wiadomo, nie składa się z klas, tylko to jest taki komponent żyjący, więc na pewno musimy mieć jeszcze kilka poziomów testów, które nam zapewnią, że całość po integracji też działa. Jeszcze jedno pytanko.
Tak naprawdę na samym początku pokazałeś, że waszym błędem było to, że nie mieliście testów na swojego kontrolera. Mhm. Aczkolwiek pokrycie na wykresach, które mieliśmy okazję widzieć, jest wysokie, bo 94% to jest całkiem wysoko, ale to jednak oznacza, że 6% kodu nie jest pokryte testem. Tak. Jestem świadomy tego, że oczywiście nie zawsze jest uzasadnienie biznesowe, żeby pokrywać 100% kodu, ale pytanie jest inne. Kto tak naprawdę decyduje, które fragmenty kodu powinniśmy pokrywać testami, a które nie? To oczywiście o tym decyduje programista. I to jest właśnie to, co jest najsłabszym czynnikiem całości. Bo to my ludzie, którzy z natury czasami jesteśmy leniwi, potrafimy sobie znaleźć taką wymówkę, jak ja znalazłem, żeby nie testować czegoś, co naprawdę nam mi się wtedy wydawało, że nie ma sensu testować. To jest tylko i wyłącznie człowiek. Więc jeżeli dobrym wyznacznikiem jest po prostu to, czy tam czasem nie będzie już jakiś większy kawałek kodu, jakiś if, czy cokolwiek innego, co powoduje, że to zachowanie nie jest proste. Czyli jest kawałek logiki. No if to też jest kawałek logiki. Więc to już jest ta decyzja. Rzeczywiście to pokrycie kodu wynikało z tego, że to są te fragmenty kodu powstawały w Symfony. Symfony ma część klas takich czysto konfiguracyjnych, tego wtedy nie testowaliśmy. Okay. Mhm. Zacząłeś prezentację... Lewa, prawa? Tu, o, cześć. Nie znam. Okej, okay, nie znamy się. Zacząłeś prezentację od opowiedzenia, że nie testowaliśmy kontrolerów i zaczęliście testować kontrolery. Prezentacja jest od TDD, więc moje pytanie teraz, czy piszecie kontrolery w TDD, czyli testujecie jednostkowo, czy tak jak nie wiem, w Symfony Booku jest opisane, żeby testować kontrolery funkcjonalnie? Nie testujemy kontrolerów funkcjonalnie, testujemy je jednostkowo. Na wyższym poziomie gdzieś tam testy jakieś akceptacyjne czy integracyjne, ale na niższym poziomie testujemy jednostkowo. Nie robimy tego tak, jak zaleca to Symfony. Okej, dzięki. Nie sprawdziło nam się to zupełnie. To było nienaturalne dla nas, to podejście. Całkiem niedawno rozmawialiśmy o tym, czy czasem nie przejść albo czy nie używać PHP Speka, dlatego że on w tym przypadku dużo łatwiej umożliwia mokowanie pewnych rzeczy i bardziej wspiera to. I testy do kontrolerów PHP Speku wyglądają na fajniejsze, w sensie bardziej czytelne i takie lekkie, ale nie mamy żadnych doświadczeń szerszych. Na razie tylko to oglądaliśmy. Koniec. Okej, to dzięki wielkie.